dabei für richtig hältst. Товарищи, рабочие крестьянской революции! Мы, в Польше, не знаем понятия покою за всякую жертву. Międzywojnie. Kanał historyczny. Witam na kanale historycznym Międzywojnie, gdzie opowiadamy o okresie najbardziej burzliwych zmian politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, które odcisnęły piętno na cały XX wiek. Nazywam się Jarosław Kornaś. A ja Stanisław Żuławski i zapraszamy do podróży, gdzie będziemy ujawniać kulisy i sekrety szalonych lat dwudziestolecia międzywojennego. Tematem dzisiejszego odcinka będzie tak zwany Traktat Brzeski, zawarty pomiędzy państwami centralnymi a Rosją bolszewików 3 marca 1918 roku. Traktat ten był przedzony był bardzo długimi rokowaniami trwającymi ponad 3 miesiące i gruntownie zmienił oblicze geopolityki w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki zawarciu Traktatu Brzeskiego Niemcy mogły pozwolić sobie na zamknięcie frontu wschodniego i przerzucenie 44 dywizji na front zachodni. Natomiast upokorzeni bolszewicy skupili się na wewnętrznym froncie, czyli na konsolidacji swojej władzy. Rokowania te były czymś niezwykłym ze względu na kilka powodów. Przede wszystkim były pewnym nowum w świecie międzynarodowej dyplomacji. Po jednej stronie zasiadali przedstawiciele starych elit, po stronie państw centralnych, generałicja, wytrawni dyplomaci. Po drugiej przedstawiciele puczystów, bolszewicy, lewicowi intelektualiści, a wśród nich przedstawiciele chłopów, robotników, żołnierzy oraz pierwsza w historii kobieta biorąca udział w takich negocjacjach. Negocjacje były zupełnie jawne, co było kolejnym złamaniem starej dyplomatycznej zasady. Można było powiedzieć, że po obu stronach siedli przeciwko sobie cyniczni szulerzy, którzy pod płaszczykiem wzniosłych haseł samostanowienia narodów starali się dla siebie ugrać jak najwięcej i oszukać się nawzajem. Jarku, jakie było tło tych wydarzeń? Dlaczego Rosja była zmuszona do zawarcia tak upokarzającego rozejmu? I dlaczego Niemcy złamali swoje, czy wyszli naprzeciw swoim imperialnym apetytom, przynajmniej teoretycznie, i zaproponowali nadanie samodzielności narodowej krajom środkowej Europy? Witam Państwa, witam Cię Stanisławie. Zacznijmy od tego, że wojna trwała już około 3,5 roku i wchodziła już w swoją taką fazę rozstrzygającą. I sytuacja na froncie zachodnim cały czas była patowa. Front ten przesuwał się w cudzysłowie między jedną a drugą linią okopów. Natomiast na froncie wschodnim doszło do wydarzenia, które sprawiło, że może być nowe otwarcie, a mianowicie wojska rosyjskie wcześniej wycofały się z terenów tak zwanej kongresówki. Rewolucja lutowa i obalenie caratu doprowadziły do poważnego kryzysu w armii rosyjskiej, co doprowadzało do rozkładu państwa. Rosja jako sojusznik Francji i Anglii był zobowiązany do prowadzenia wojny z Niemcami, jednak sytuacja wewnętrzna groziła załamaniem frontu. W kwietniu 1917 roku do Rosji wraca Włodzimierz Ilicz Lenin, czyli przywódca partii bolszewickiej. Nie będziemy teraz rozmawiali, jak to się stało, że wrócił ze Szwajcarii i po co, bo myślę, że to jest temat na osobne nagranie, gdzie byśmy poświęcili temu znacznie więcej czasu. No ale jakby nie popatrzeć, wraca do Rosji, wygłasza swoje tezy kwietniowe, w których nakreśla taką wizję przyszłości. Wizję rewolucji rosyjskiej, jak to powinno wyglądać. Lenin wezwał między innymi do zakończenia wojny, przekazania ziemi chłopom oraz ustanowienia rządu socjalistycznego. Tezy kwietniowe stanowiły pewien punkt zwrotny w przebiegu rewolucji i wywarły głęboki wpływ na historię Rosji oraz świata. Przejęcie władzy przez Lenina stwarzało okazję, gdzie Niemcy mogły i chciały zawrzeć pokój z Rosją bolszewicką. Obie strony sporu zdawały sobie sprawę z wyczerpania okresem wojny. Wszechobecny głód, nędza i wyniszczenia sprawiły, że pokój jest dla wszystkich na rękę, jednak bolszewicy żyli w innym świecie. Nie, znaczy tutaj nie mówię o samym Leninie, no bo na łonie partii bolszewickiej i w samej Rosji, gdzie jeszcze działały legalnie inne partie polityczne, były różne frakcje, które się ze sobą nawzajem wspierały. I tak jak Lenin był zwolennikiem pokoju, tak Trocki jego opcja już niekoniecznie. Ale wracając do sedna.
Jedna z tych opcji marzyła o wielkiej rewolucji, gdzie masy robotnicze w krajach Zachodu wzniecą imperialny płomień przeciwko kapitalistom, imperialistom i zrzucą kajdany wyzysku i wojny, która ich nie dotyczyła, bo to była wojna burżuazyjna. Można tak powtarzać te regułki, ale tak naprawdę oni w to wierzyli. Lenin zaczął mówić o samostanowieniu narodów, co było pewną konkurencyjną koncepcją wobec koncepcji Wilsona, ale o tym będziemy mówili później. Ostatecznie obie strony spotykają się 2 grudnia, tak jak wspominałeś, w twierdzy brzeskiej, gdzie była siedziba wojsk niemieckich na wschód, i usiadają do stołu delegacje bolszewików i państw centralnych, czyli Niemiec, Austro-Węgier, Turcji i Bułgarii. Celem rozmów było porozumienie, które kończyło wojnę na wschodzie. Szczególnie zależało na tym Niemcom, na podpisaniu właśnie tego porozumienia. Jak wspomniałem wcześniej, front zachodni był w impasie i nie był w stanie obecnymi siłami dokonać przełamania, a dywizje z frontu wschodniego były potrzebne właśnie na zachodzie, gdzie można było dokonać decydującego uderzenia, które zakończyłoby masakrę I wojny światowej. Dodatkowo, o czym zapomina się, albo kwestia ta nie jest poruszana w dyskusjach na temat Niemiec, całe te negocjacje ukazały ich stosunek do Europy Środkowo-Wschodniej. Silne kręgi prawicy nacjonalistycznej cały czas podgrzewały narrację wielkich Niemiec i wykluczały wewnętrzną demokratyzację. Przykładowo, Pruska Izba Panów odrzuciła propozycję prawa głosu dla wszystkich mężczyzn. Pułkownik Max Bauer, bliski współpracownik generała Ludendorffa, na którego temat będziemy, myślę, nakręcać odcinek, skwitował ten pomysł, że jest on po to, aby Niemcy miały zostać zalane Żydami i robalami. Narracja nacjonalistyczna finalnie przesądziła o wynikach pokoju, ale o tym będziemy mówili już później. Wspomniałeś, Jarku, że Niemcom zależało bardzo na zawarciu pokoju z Rosją, żeby odciążyć front wschodni. I nie dziwi to, ze względu na to, że w 1917 roku była tak zwana zima rzepakowa. Kończyły się praktycznie racje zaopatrzenia, chyba ilość chleba na dzień to było około 110 gram, z tego co pamiętam. Narastały niepokoje społeczne, strajki w fabrykach, tak samo w Austro-Węgrzech dochodziło do licznych strajków. Powoli wisiała nad Niemcami taka groźba buntu społecznego, więc nie dziwi to, że Niemcom zależało na zamknięciu frontu wschodniego. Natomiast Rosja, jakbyśmy mogli skupić się na tym, co kierowało dokładnie bolszewikami, bo w końcu przecież musimy pamiętać o tym, że to bolszewicy jako pierwsi 15 listopada Lenin i Stalin podpisali taki dekret o samostanowieniu narodów. No w końcu wydaje się to trochę dziwne, skoro mieli plany rewolucji światowej. No, to była kwestia takiego grania na czas i tworzenia pewnych pozorów. Zresztą, jak wspominałeś, do stołu w Brześciu usiadło 2 szulerów, którzy nawzajem się oszukiwali. Można tutaj zacytować tekst z filmu z Wielki Szu, jak siedzi 2 oszustów karcianych i jeden mówi do drugiego po wygranej rozgrywce: graliśmy uczciwie. Ja oszukiwałem, ty oszukiwałeś i oszukiwałem lepiej. Także Lenin grał na czas i był tą opcją, która chciała za wszelką cenę podpisać pokój z Niemcami. I to była pewna kość niezgody, tak jak też przed chwilą wspominałem. Przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale właśnie, bo z jednej strony Lenin chciał wywiązać się z wyrażonych w kwietniu właśnie tych tez o konieczności natychmiastowego pokoju, natomiast z drugiej strony mieliśmy Trockiego, który był tą stroną, która za wszelką cenę przeciągała te negocjacje, często je zrywała. I jak to się miało do rzeczywistej sytuacji na froncie, kiedy to Niemcy mieli zdecydowaną przewagę? Przecież transporty kolejowe cały czas przenosiły niemieckich żołnierzy na wschód. W pewnym momencie zagrozili już bezpośrednio, znajdowali się na terenie Ukrainy, posuwali się cały czas naprzód. Bolszewicy zmagali się z przeciwnikami wewnętrznymi. Owszem, zdobyli władzę w Piotrogrodzie, natomiast nie można było jeszcze powiedzieć, że skonsolidowali władzę w całej Rosji. Więc skąd się w ogóle wziął ten pomysł, żeby przeciągać te negocjacje? No, ten pomysł był pomysłem Trockiego, bo zobaczmy na perspektywy Lenina. On wiedział o tym, że jego władza, którą opanował w wyniku rewolucji październikowej, jest dość krucha.
partia bolszewicka jest tak naprawdę kadrowa. Jak mówił sam Stalin, kadry decydują o wszystkim, tak Lenina zadaniem, celem było utrzymać tą władzę i no, wyeliminować swoich politycznych konkurentów, czyli mniejszewików czy eserowców. Oczywiście nie teraz, tylko w pewnej perspektywie, ale żeby do tego doprowadzić, trzeba było tą władzę umocnić. Tą władzę można było umocnić poprzez zawarcie pokoju. Z drugiej strony Trocki grał na coś innego, mianowicie grał na rewolucję komunistyczną, która miała wybuchnąć w Europie Zachodniej, gdzie robotnicy właśnie z Niemczech zrzucą te kajdany i pójdą w wir rewolucji, gdzie w różnych miastach Europy Zachodniej zapłonie ten płomień walki z burżuazją i wyzyskiem. Pokój miał pozwolić bolszewikom dokończenie dzieła przejęcia władzy w Rosji. I to był po pierwsze cel Lenina, a po drugie był celem Trockiego było to, żeby tą rewolucję w krajach zachodnich wywołać. Ale można było to zrobić poprzez granie na czas. Dlatego też to był cel Trockiego. Zresztą on w trakcie negocjacji zrezygnował. On zrezygnował z funkcji bycia komisarzem spraw międzynarodowych, czyli takim szefem MSZ-u w Rosji bolszewickiej. I on po rozmowie z Leninem jednak zgodził się na to, żeby dalej reprezentować Rosję. Ja tutaj wejdę ci trochę w słowo i wystąpię jako adwokat diabła, ponieważ wydaje mi się, że trochę te nadzieje Trockiego nie były takie utopijne, ponieważ tak jak już wspomniałem, w 17 roku Niemcy stanęły przed realną perspektywą głodu. Tu mam cytat z 20 grudnia 1917 roku. Friedrich Ebert, jeden z liderów partii socjaldemokratycznej, pisał tak: w kwietniu i maju czeka nas pustka, nic poza okrojonymi do 110 gramów na dzień racjami chleba. To jest niedopuszczalne. Przypomnę, że po tym jak negocjacje były zrywane przez bolszewików, jak już wspomniałem, te negocjacje były jawne, więc prasa donosiła o ich przebiegu. Niemcy wypadały w wyjątkowo złym świetle jako państwo imperialistyczne. Przypomnijmy, że Niemcy przystąpiły do negocjacji jako gwaranci samostanowienia narodów, które znalazły się formalnie pod ich wojskową kontrolą, a tu nagle okazało się, że jednym z warunków jest to, że wojska niemieckie będą stacjonowały na terenie tychże państw, nowo powstałych państw. Więc wydaje mi się, że Trocki, grając na czas i tworząc taki teatr, stawiał Niemcy w fatalnym świetle wizerunkowym, a dodatkowo jednak ta perspektywa rewolucji miała jakieś uzasadnienie, ponieważ na początku, już w styczniu 1918 roku, doszło do potężnych rozruchów, zamieszek i strajków w Budapeszcie, w Wiedniu i w Berlinie. To było około kilkuset tysięcy ludzi. Strajki te blokowały produkcję wojenną, która była niezbędna. Czy czasem nie było tak, że ta frakcja, która jednak chciała przeciągać te rokowania, bo to nie był tylko Trocki, była też taka frakcja Nikołaja Bucharina, która miała już taką, można powiedzieć, zupełnie utopijną koncepcję organizowania jakiejś wewnętrznej siły powstańczej, takich brygad chłopskich, które będą prowadziły walkę partyzancką. Czy nie było tak, że jednak Rosja miała jakieś atuty? No, z jednej strony można się z tą zgodzić. Jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o Nikołaja Bucharina, no to była taka już skrajna opcja, która pod wpływem nastrojów sukcesu rewolucji uważała, że inne kraje zostaną niebawem zalane eksportem rewolucji. Lenin uważał to za niedorzeczne i podejmując decyzję o pokoju, tak zwanie zaryzykował podwójnie, ponieważ podpisanie traktatu groziło mu wojną domową z innymi opcjami socjalistycznymi, które były przeciwnikami. Bo to powiedzmy sobie szczerze, Rosjanie, bolszewicy przejmują tą władzę i mają cały czas konkurencję w postaci wroga wewnętrznego, nazwijmy to partii socjalistycznych, czyli eserowców, mniejszewików, ale też w samej partii bolszewickiej była konkurencja, a mianowicie był to ten Bucharin. A za chwilę tworzyły się wojska białych, które no, chciały jednak obalić tą rewolucję i doprowadzić do pewnego ładu. Kraj, gdzie byłby krajem, trudno powiedzieć też, bo dokładnie no, były te pomysły, że w jakiś sposób może przywrócić tą monarchię, czy może żeby to była monarchia demokratyczna. W każdym razie tych wrogów było coraz więcej. Jeżeli chodzi o ten eksport rewolucji, no to oni
Jak to się mówi, że jaka jest różnica między teorią a praktyką? Że w teorii praktyka się zgadza, ale w tej praktyce teoria już nie. I jeżeli patrzymy na te założenie, że uda się szybko wywołać ewolucję, no to to była pewna taka teoria, która jednak nie wzięła pod uwagę tego, że Sowieci osiągnęli sukces podczas ewolucji październikowej, bolszewicy osiągnęli ten sukces tak naprawdę dlatego, że mieli silne kadry, zdecydowane, i działali siłą przemocy. I ta przemoc była nieznana w Europie Zachodniej, gdzie jednak to były te kraje demokratyczne i wprowadzenie tych samych zasad na Zachodzie, zresztą jak się okazało, działało to jakby, no można powiedzieć, że przeciwstawnie, bo czy rewolucja w Monachium, czy rewolucja na Węgrzech, no do ich działania doprowadziły, że bardzo szybko znajdowali sobie opcje, które chciały zgnieść tą rewolucję, uważając to, że to jest barbarzyństwo. Także moim zdaniem doprowadzenie do takiej szybkiej rewolucji w krajach, gdzie nie było silnych kadr i nie było silnego poparcia właśnie dla nich, nie będzie skuteczne. Zresztą partie socjaldemokratyczne, na przykładzie Eberta, no zawarły sojusz, czy to na przykładzie Niemiec, z opcjami nacjonalistycznymi, żeby zdusić ewolucję komunistyczną. Tak, w istocie tak było, z tym, że przypomnę, że jednym z warunków tego traktatu było to, że zostaną objęci amnestią jeńcy wojenni. I przypomnijmy, że wśród tych jeńców, których posiadała Rosja, żołnierzy Austro-Węgier i Niemiec, były też takie postacie jak na przykład Otto Bauer, austriacki socjaldemokrata, Józef Broz, który później był znany pod pseudonimem Tito, czy też Béla Kun, który później był szefem rewolucji węgierskiej. Więc wydaje mi się, że trochę Trocki grał na to, że wypuszczając tych żołnierzy, część z nich będzie sowieckimi, bolszewickimi agentami, którzy właśnie podłożą ląd pod rewolucję w krajach Europy Centralnej. Znaczy ja tutaj muszę ci się wtrącić, bo to działało dobrze i źle. A mianowicie z jednej strony na przykładzie Niemiec wracali żołnierze, którzy zostali zakażeni tym wirusem komunizmu, ale z drugiej strony też pojawiali się żołnierze tacy, którzy widzieli, na czym polega komunizm. Także na przykładzie też rewolucji w Niemczech, czy na przykładzie na przykład Monachium, no to mamy do czynienia z ludźmi, którzy opowiadali o tej wszechobecnej przemocy, o mordowaniu burżuazji, o mordowaniu przeciwników rewolucji i pokazywali, że jednak ta rewolucja to nie jest taka dobra, to nie jest tak, że wprowadzi tam zasady demokratyczne, wprowadzi oswobodzenie robotnika od wyzysku kapitalisty, tylko tak naprawdę będzie siać przemoc i mordy. Tak, z tym, że na arenie międzynarodowej bolszewicy po raz pierwszy wywarli chyba dobre wrażenie na jednym graczu, o którym chyba ledwie wspomnieliśmy, mianowicie na Stanach Zjednoczonych, ponieważ Trocki, zrywając te negocjacje, powiedział ani pokoju, ani wojny, co było też absolutnym nowum, ponieważ, tak jak mówiłem, bolszewicy mieli pistolet przyłożony do głowy. 2 marca Niemcy zajęli Kijów, więc droga do Piotrogrodu była otwarta. Natomiast bolszewicy pokazali się w takiej roli orędowników sprawiedliwego pokoju, orędowników samostanowienia narodów. No, Niemcy z drugiej strony pokazali takie wstrętne, imperialne, żarłoczne, krwiożercze oblicze. No i to co? I jak zareagowały na to państwa Ententy i jak zareagował prezydent Wilson, który też, przypomnijmy, niedługo później wydał taki manifest, który przeszedł do historii jako 14 punktów Wilsona. Czy nie było to czasem związane z tym, co przedstawiali bolszewicy w trakcie tych negocjacji? No tutaj mieliśmy do czynienia z tym takim frazesem, który mówił o samostanowieniu narodów i to też była taka gra na czas, czyli Sowieci ogłaszają, że każdy kraj może zdecydować o sobie samemu, ale z drugiej strony oni nie interpretowali to ten sam sposób, jak na przykład interpretowali to Niemcy, ponieważ Niemcy uważali, że każdy kraj powinien decydować, a czyli że my damy wolność tym krajom, czy Polsce, czy Litwie, Łotwie, Estonii, ale one będą pod nadzorem politycznym, one będą w pewnym sojuszu z Niemcami, ale o tym będziemy mówili zresztą za chwilę. Jeżeli chodzi o samego Wilsona, no to jego stosunek na przykład do Rosji był dość dziwny i on zmieniał się, bo przykładowo jak premierem był Aleksander Kieryński, to
połowie 1917 roku, chyba nie pamiętam, czy to był chyba czerwiec, no, jak najbardziej go zachęcał do tego, żeby prowadził dalej wojnę z Niemcami. Kiedy ten tam się, można powiedzieć, że wahał. Ale jak Sowieci przejmują władzę, no to próbę podpisania pokoju ze strony Sowietów uznał, podszedł do tego bardzo pozytywnie. I on tak kwitował to, że Sowieci wypowiadają się w duchu nowoczesnej demokracji oraz są poważni i szczerzy, jeżeli w odniesieniu właśnie do tych pretraktacji. W tych tezach, 14 punktach, jakie wygłosił Wilson 8 stycznia, finalnie one pomogły bolszewikom. To można powiedzieć, że bolszewicy stawiali aliantów państwa Antanty w bardzo kłopotliwej sytuacji, ponieważ nie wypadało oficjalnie przyznać się do tego, że pokój jest niewskazany, natomiast no, państwa Antanty, takie jak Francja i Wielka Brytania, liczyły przecież na wsparcie Rosji, na odciążenie tych działań, które toczyły się na froncie zachodnim. Przypomnijmy, że żołnierze amerykańscy dopiero przybywali do Europy, nie byli jeszcze przeszkoleni. Więc jak zareagowały państwa Antanty? Jakie były relacje pomiędzy Francją, Wielką Brytanią a nowym rządem rosyjskim? No zasadniczo były żadne i doszło nawet do takiej sytuacji, że 3 lutego 1918 roku bolszewicy odmówili spłaty długów, jakie zostały zaciągnięte przez Rosję. Ja bym tutaj przypomniał, że to było 4,92 miliarda dolarów przed wojną zaciągniętych i 3,9 miliarda zaciągniętych od początku wojny. I one były pod gwarancjami brytyjskiego i francuskiego rządu. Odmowa tych spłat zadłużenia była argumentowana tym, że były one udzielone caratowi, a tak naprawdę był to spisek imperialistyczny, który miał na celu wciągnięcie Rosji do wojny, a to nie była wojna bolszewicka, to nie była wojna ludu pracującego, miast i wsi. To jakie zamiary miała nowa władza bolszewików w stosunku do państw Europy Środkowo-Wschodniej, którym rzekomo oferowano samostanowienie i niepodległość, możemy się łatwo domyślać po tym, jak zostały potraktowane później. Natomiast powiedz mi, jak w praktyce, jakie były praktyczne plany Niemiec w stosunku do państw Europy Środkowej właśnie, które wcześniej były integralną częścią Imperium Rosyjskiego. Przecież znamy taką koncepcję popularną wówczas, to znaczy powstało, sformułowaną w 1915 roku przez pastora Friedricha Neumanna, koncepcji Mitteleuropy. I to była taka koncepcja, z tego co można o niej powiedzieć, na poły imperialna. Był to taki zakamuflowany imperializm, to znaczy zakładała ona otoczenie Niemiec wianuszkiem państw pozornie czy formalnie niepodległych, natomiast takich państw kadłubowych, które nie będą do końca niepodległe, natomiast będą jakoś faktycznie gospodarczo związane z centralą w Berlinie. Czy to właśnie taka była oferta Niemiec dla tych krajów, czy może była to wersja jednak bardziej imperialna w stylu Ligi Pangermańskiej, czyli jakiegoś nowego kolonializmu? Jakbyś to mógł rozwinąć? No, negocjacje brzeskie ciągnęły się dość długo, bo trwały aż do marca i no, skończyły się dla Rosji bardzo źle, jeżeli chodzi o tereny, które zostały im tak naprawdę zabrane. Ale tak, na początku bolszewicy chcieli, żeby granice wróciły do położenia z 1914 roku, a kraje w ramach idei samostanowienia miały decydować o sobie. Niemcy natomiast nie chciały zrezygnować już z zajętych terenów i zaproponowały to samo. Oczywiście pod niemieckim nadzorem. Zresztą koncepcja Mitteleuropy doskonale pasowała do zastałej sytuacji. W 1916 roku na podstawie aktu 5 listopada Niemcy powołują Królestwo Polskie z Radą Regencyjną na czele. A swoje idee niepodległościowe mają Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Białoruś i Ukraina. Rosja przez traktat brzeski traciła ogromną ilość terenu, ale to co jest najistotniejsze, to traciła 73% rosyjskiej rudy żelaza i aż 89% wydobycia węgla. Jeszcze trzeba zaznaczyć, że 1/5 światowego eksportu zboża to właśnie był eksport zboża z Ukrainy. Także jeżeli chodzi o straty materialne i terenowe, dla Rosji bolszewickiej utrata Ukrainy była bardzo bolesna. Ale jeżeli tutaj wracamy do kwestii Mitteleuropy,
to powołanie do istnienia państw, które były zależne politycznie, gospodarcze od Niemiec, to była właśnie realizacja tej idei. Jednak Trocki i inni nie chcieli do tego dopuścić. 12 stycznia doszło do spotkania Trockiego z głównodowodzącym wojskami niemieckimi generałem Maxem Hoffmannem. To było niesamowite spotkanie. Trocki opowiadał Hoffmannowi o samostanowieniu, na co Hoffmann nie wytrzymał i powiedział, że po co ma wysłuchiwać opowieści bolszewików o prawowitości, jak ich władza ustanowiona została czystą przemocą i tępią każdego, kto ma odmienne poglądy. Na co Trocki odpowiedział, że oczywiście władza stosuje przemoc, ponieważ jest walka klas. Przemoc jest świętą i postępową siłą. Nie inaczej było w kręgach niemieckich nacjonalistów. Na przykład Ludendorff zastanawiał się, co zrobić z mniejszościami, które zamieszkują tereny, które miały zostać zaanektowane przez Niemców. Chodziło o Polaków i Żydów. Myślał, uwaga, o wysiedleniu ponad 2 milionów ludzi. I Żydzi, jak uważał, najlepiej jak wyjadą do Stanów Zjednoczonych. Wizja samostanowienia narodów była tak naprawdę, Stanisławie, iluzją. Niemiecki pangermanizm i imperializm za chwilę miał być gwoździem do niemieckiej trumny podczas traktatu wersalskiego. I też to jest to bardzo istotne i ważne, to jest to, że idea samostanowienia w ujęciu niemieckim, w ujęciu niemieckiej Mitteleuropy, to miało być uzależnienie polityczne i gospodarcze, co prawda nazwijmy to niepodległych krajów, ale które były właśnie w sojuszu z Niemcami. Było to takie ubezwłasnowolnienie tych krajów, bo Niemcy bali się tego, że jeżeli w skład imperium, cesarstwa wejdzie za dużo innych narodowości, to po pierwsze trudno będzie ich zgermanizować, a po drugie tak naprawdę jest to niższa rasa, ponieważ są to Słowianie. Przebiegiem tych rokowań na pewno była rozczarowana i to bardzo srogo strona polska, która liczyła na to, że w porozumieniu z Niemcami za sprawą chociażby Rady Regencyjnej będzie można ugrać jakieś pozory czy namiastkę niepodległości. Natomiast można powiedzieć, że Polsce wymierzono największy policzek w trakcie rokowań brzeskich, ponieważ niepodległość polska została okrojona kosztem nowo powstałej Ukraińskiej Republiki Ludowej, czyli tak zwanej samostyjnej Ukrainy. Tu skwitowałbym to takimi słowami, że Niemcy zastosowali typową taktykę znaną już od czasów rzymskich, dziel i rządź, przyznając Ukraińcom, to zarówno Austriacy, bardzo duże połacie terytorialne kosztem właśnie Królestwa Polskiego, co zresztą odbiło się na stosunku Polaków. Natychmiast jeszcze w lutym wybuchło, doszło do szeregu zajść, protestów zarówno w Galicji, jak właśnie w Królestwie Polskim i groziło to wręcz powstaniem społecznym. Częściowo było to krwawo tłumione przez Niemców, bodajże w takich zamieszkach zginęło około 30 osób. Ale jakbyś rozwinął właśnie ten temat kwestii polskiej traktatu brzeskiego, jaki był stosunek państw centralnych do Polski i jak to też widzieli bolszewicy, jaką rolę dla Polski przewidywali bolszewicy w tym nowym układzie. Niemcy bardzo instrumentalnie traktowali Polaków. I tak załóżmy hipotetycznie, że do rokowań w Brześciu zaprasza się delegację polską. No i co się wtedy dzieje? Przecież polska delegacja by protestowała. To Niemcy doszli do wniosku, że po co sobie robić problem, po prostu nie zaprosimy Polaków do stołu tych rokowań. I cenną zdobyczą dla Niemiec to była właśnie Ukraina, ale to była trudna zdobycz. W grudniu 1917 roku ogłasza Ukraina swoją niepodległość i powołuje rząd. Podczas rokowań na początku lutego dochodzi nawet do spotkania między delegacją ukraińską, sowiecką oraz niemiecką. Było to dość charakterystyczne spotkanie, które pokazało realizm polityczny. I właśnie delegacja Ukrainy oznajmiła, że sowiecka władza jest zbudowana na przemocy i karabinach i nie tylko Ukraińcy nie chcą takiej władzy, ale też i sami Rosjanie. Ten ton zdziwił Trockiego, ale odpowiedział zresztą szczerze, że Kijów jest w rękach bolszewików, a ten administrowany przez ukraiński rząd ma wielkość pokoju, w którym rozmawiają. No i Trocki miał rację. 10 lutego państwa centralne podpisały pokój z Ukrainą na bardzo dobrych warunkach właśnie dla Ukrainy. Jednak zagarnięcie terenu Europy Środkowo-Wschodniej poprzez dziel i rządź
tylko pogrążyło Niemcy na arenie międzynarodowej. Trocki tego samego dnia wyjechał z Brześcia i zagrał kartą. Nie ma pokoju, nie ma wojny. Czyli chciał jednostronnie zawiesić działania wojenne. Sztuczka ta jednak mu się nie udało, ale jeszcze wracając do kwestii związanej z Polską, ze stosunkiem Rosji bolszewickiej, to bolszewicy traktowali czy to Polskę, czy inne kraje w tej strefie między Niemcami a Rosją jako strefę, gdzie tak naprawdę nie mogą istnieć niepodległe, samodzielne państwa i one muszą być uzależnione najlepiej właśnie od bolszewików i Rosjanie, bolszewicy dokładnie, wymyślili sobie, że będą to, jak już coś, to państewka, w których będą rządziły partie komunistyczne. Ja tylko przypomnę, że w listopadzie 1918 pokazał się taki artykuł programowy Józefa Stalina, Przepierzenie, gdzie bolszewicy, jakby w imieniu partii bolszewickiej, Stalin jasno wyraził stosunek do, nie tylko do Polski, co do wszystkich krajów Europy Środkowej, które były, znajdowały się w tej strefie zgniotu pomiędzy Rosją a Niemcami. No i określał to tak, że tą strefę tworzyły karłowate narodowe rządy, które wolą losu znalazły się między dwoma olbrzymimi ogniskami rewolucji wschodu i zachodu. Te kraje marzą obecnie o zgaszeniu powszechnego pożaru rewolucyjnego w Europie, o zachowaniu swego komicznego istnienia, o zawróceniu wstecz koła historii. Więc wydaje mi się, że ten stosunek to chyba najlepiej obrazowały kolejne lata, wojna polsko-bolszewicka i to, co się działo właśnie z Ukrainą, z państwami bałtyckimi. Natomiast wracając jeszcze do samych negocjacji brzeskich, w zasadzie do skutków, konsekwencji tego traktatu, to przypomnijmy, że Niemcy, tak jak wspominałeś, znajdowały się na pozycji wygranej i podyktowały, można powiedzieć, drakońskie warunki przegranej Rosji. Rosja zgodziła się na nim, bo ponieważ musiała, w zasadzie nie miała żadnych kart asów w rękawie. Niemcy robiły to z pozycji siły. Natomiast, jak pokażą późniejsze wydarzenia, odbiło im się to czwkawką i to w dwójnasób. To znaczy z jednej strony jesienią 18 roku, jak już wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, Niemcy staną przed perspektywą rewolucji wewnętrznej, która częściowo była wspierana właśnie przez bolszewików. Natomiast z drugiej strony to w jaki sposób Niemcy potraktowali z pozycji siły Rosję bolszewicką, no chyba jakoś wpłynęło na stosunek państw Antanty później do przegranych, pokonanych Niemiec, co wydaje mi się zabawne później, czy komiczna reakcja samych Niemców, ponieważ Niemcy uznawały zarówno warunki rozejmu w Kampień, jak i późniejszy traktat wersalski jako hańbę, jako dyktat, jako wielką dziejową niesprawiedliwość, no ale chyba można powiedzieć, że był to taki akt symetrycznej sprawiedliwości, prawda, gdzie jak miecz obosieczny spadło to, co sami zadali wcześniej. Tu trzeba przyznać, że chyba warunki pokoju wersalskiego były łagodniejsze niż to, co Niemcy zgotowali Rosji w 18 roku. To tak naprawdę wynikało z tego, że Niemcy zagrali wabank i przesunięcie tych dywizji na front zachodni miało na celu dokonać przełamania frontu i zmienić perspektywę wojskową na froncie zachodnim. I ten pokój dla Niemców też z punktu widzenia, oczywiście nie dla wszystkich, bo tam mieliśmy do czynienia z różnymi opcjami politycznymi, bo na przykład byli liberałowie czy socjaliści, no na przykładzie na przykład Matthiasa Esbergera, który podchodził do kwestii związanej z pokojem brzeskim. On oczywiście zaakceptował ten pokój, ale z drugiej strony chciał, nie wiem, jakoś wdrożyć tą ideę samostanowienia narodów, żeby to jednak nie było tak, że te kraje są całkowicie uzależnione od Niemiec. I dla Niemców, dla tej opcji takiej nacjonalistycznej, ten pokój był jak najbardziej sprawiedliwy. On absolutnie nie naruszał żadnych zasad współistnienia narodów. A ta sytuacja, z jaką Niemcy tak naprawdę, oni nie zdawali sobie z tego sprawy, że świat poszedł do przodu, świat się zaczął zmieniać, a Woodrow Wilson był wielkim przeciwnikiem monarchii. No, jeżeli był przeciwnikiem monarchii, no to był też przeciwnikiem Wilhelma II, który był wielkim cesarzem. Zresztą też Rosjanie, raczej bolszewicy, poprzez swoje działania propagandowe zaczęły głosić hasła o tym,
żeby odsunąć, obalić dynastię Hohenzollernów, na co cesarz Wilhelm II zareagował wielkim gniewem i powiedział, że bolszewicy to tygrysy, okrążcie ich i ostrzelajcie. Bo on nie mógł sobie wyobrazić, że on zaraz że dojdzie do jakiegoś obalenia jego rządów. Co się okazało w 1918 roku, no musiał to zrobić i to nawet bardzo szybko i też generalicja odwróciła się przeciwko niemu, nie widząc innej możliwości, żeby prowadzić rozmowy pokojowe. Zresztą ta idea demokratyzacji no była narzucana przez Stany Zjednoczone, zwłaszcza Niemcom, i cały czas oczekiwano jakichś takich znaków, że jednak ta demokratyzacja może być faktem. Tu wejdę ci w słowo, bo czy nie było czasem tak, że Niemcy liczyły na to, że rzeczywiście ryzykują wiele, ponieważ przypomnijmy, że w kwietniu 17 roku do wojny po stronie aliantów przystąpiły Stany Zjednoczone. Czy Niemcy nie liczyły na to, że muszą zagrać na zasadzie wszystko albo nic, to znaczy zawierając taki pokój z Rosją, mogą zaryzykować tym, że przerzucą te finalnie 44 dywizje na front zachodni, przełamią impas na froncie zachodnim, pokonają Francję i w ten sposób zapobiegną temu, żeby ta świeża dostawa żołnierzy amerykańskich przeważyła w wojnie i dzięki temu wianuszkowi, kordonowi państw zależnych od strony wschodniej zabezpieczą się przed bolszewikami i dzięki temu właśnie uratują zwycięstwo, tak można powiedzieć, bo czy czasem nie jest tak, że Ludendorff postanowił grać o wszystko, to znaczy, że właśnie stawiając tak drastyczne warunki nie chciał wygrać wszystkiego, bo być może to zwycięstwo było jeszcze w zasięgu ręki. Przypomnijmy te wszystkie ofensywy wiosenne niemieckie. Znaczy, no, one były właśnie tym spowodowane. No, trzeba sobie też zdawać sprawę, że de facto rządy w Niemczech zostały w 1918 roku przejęte przez kręgi wojskowe, czyli przez ten duet Ludendorffa i Hindenburga. Oni byli zagorzałymi zwolennikami wojny i nie wyobrażali sobie innego rozwiązania jak zwycięstwo. I zwycięstwo też na froncie zachodnim. Osłabienie Niemiec było tak duże, że ofensywa, która rozpoczęła się właśnie na wiosnę, ona tak naprawdę powstrzymała się poprzez to, że ta machina wojenna już nie była w stanie spracować. Co z tego, że przełamano linie alianckie, jak Niemcy nie byli w stanie militarnie kontynuować tej ofensywy? Co z jednej strony, jeżeli byśmy wzięli pionki na mapie i zaczęli przesuwać dywizję, to by nam wyszło, że rzeczywiście ta ofensywa mogła się udać. Ale Niemcy już były tak wyczerpane wojną, że nie były w stanie prowadzić dalej tych operacji, a za chwilę potem musieli się wycofać na linię z 1914 roku. Także absolutnie się z tobą zgadzam, że Niemcy zagrali wabank i gospodarka czy społeczeństwo nie było w stanie już prowadzić wojny. A czy moglibyśmy wobec tego zaryzykować już w podsumowaniu taką tezę, że paradoksalnie bolszewicy wygrali ten przegrany pokój, ponieważ no co się stało? Teoretycznie oddali olbrzymie płacie ziemi, które niedługo później odbili. Traktat Brzeski został anulowany już podczas rozejmów Compiègne. Potwierdził to traktat wersalski i w zasadzie parę lat później wygrali wojnę domową. Więc cele bolszewickie zostały w pełni zrealizowane. Czy czasem nie było tak, że przy całej naszej niechęci do Lenina i Trockiego nie możemy ich nazwać geniuszami politycznymi, skoro no, tacy ludzie w zasadzie znikąd intelektualiści potrafili ograć wytrawnych dyplomatów, graczy. Opinia światowa stała po ich stronie. No, ja się z tobą zgodzę. Z Niemcami był ten problem, że oni byli przeświadczeni o swojej doskonałości. Uważali, że własnymi siłami są w stanie wygrać tą wojnę i ten sojusz, ten pokój, który został podpisany w 1918 roku, ten pokój brzeski, to było zwycięstwo Sowietów. Było to zwycięstwo Sowietów z tego powodu, że czas tak naprawdę grał na ich korzyść. Geniusz Sowietów chyba polegał też na tym, że mając pistolet przyłożony do głowy, nie mając praktycznie żadnych asów w rękawie, przedłużali te pertraktacje, zrobili z nich teatr dla opinii światowej, a przedłużając pertraktacje, Niemcy traciły czas. No dokładnie, właśnie czas grał na korzyść Sowietów i oni byli, zresztą oni są znani z tego, że są w stanie podpisać każdą umowę na skrajnie niekorzystnych warunkach dla nich.
wiedząc o tym, że w każdym momencie mogą taką umowę wypowiedzieć i to jeszcze argumentując, znaczy można to teraz powiedzieć, no, że to jest niemoralne. No, ale Sowieci mówią tak, że jest to pewna moralność rewolucyjna. Także w momencie, kiedy Niemcy osłabli, Sowieci już mieli pewne ugruntowaną władzę. Co prawda ta wojna domowa trwała jeszcze przez parę lat i potem była wojna z Polską. Jednak te tereny, które zostały zajęte przez Niemców, one zostały z powrotem zajęte przez Sowietów i tak naprawdę doszło do utworzenia niepodległego państwa polskiego, z którymi graniczyli Sowieci, a nie graniczyli z Niemcami. Tak, na tym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, a o tym, że apetyty sowieckie nie kończyły się na terenach, które, nad którymi panowała Rosja carska, opowiemy w kolejnych odcinkach. Już zresztą te tematy wzmiankowaliśmy wcześniej o perspektywie eksportu rewolucji na Zachód, w zasadzie można powiedzieć reeksportu. No, też wspomnieliśmy dzisiaj o roli Lenina, który został przecież w 17 roku przetransportowany z Niemiec do Rosji, ale o tym kiedy indziej. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka. Pozdrawiamy, Stanisław Żuławski. Jarosław Kornaś.